Może nie dla wszystkich to będzie zaskakujące, ale w Mafii 2 spotkamy dwa polskie nawiązania. Po pierwsze, Mike Bruski, właściciel złomowiska, posiada polskie korzenie. Wywnioskujemy to z jego rozmowy z Joe na początku gry. Drugie nawiązanie usłyszymy w programie informacyjnym w radiu. Akcja gry dzieje się w lutym 1945, a więc na etapie radzieckiej ofensywy, która przetaczała się wtedy przez nasz kraj. I w radiu możemy usłyszeć o postępach Armii Czerwonej na polskich ziemiach w tym okresie.